wyjątkowe wydarzenie na wystawę, która zorganizowana jest z okazji obchodu 30-lecia Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Cieszynie. Tą wystawą chcemy Państwa zaprosić do świata osób, które na co dzień borykają się z ogromnymi ograniczeniami. Do świata osób z niepełnosprawnościami, różnymi niepełnosprawnościami. Ta wystawa pokazuje przede wszystkim dla mnie, jaka siła drzemie w społeczności i jak ważne dla nas wszystkich jest wspólne wsparcie. Drodzy Państwo, ta wystawa, przy tej wystawie pracowało wiele artystek i wiele artystów z niepełnosprawnością intelektualną, które były wspierane przez pracowników naszych placówek pod bacznym okiem pani Brygidy Sikory. A kuratorką tej wystawy jest Anna Jarosz. Drogie Panie, pięknie Wam dziękuję za to wyjątkowe wydarzenie. Oczywiście to wydarzenie. Mogło się odbyć dzięki wsparciu finansowaniu z Urzędu Województwa Śląskiego w ramach projektu Śląskie bez barier. To wydarzenie trwa od listopada. Niestety dopiero dzisiaj mogła się wydarzyć ten wernisaż. Naszym partnerem jest Stowarzyszenie OLZA i tutaj piękne podziękowanie dla pana Bogdana, że zawsze nas wspieracie i zawsze możemy na was liczyć. Drodzy Państwo, życzę Wam z całego serca, żebyście z tej wystawy wyszli pełni wrażeń, takiego zastanowienia się, że wokół nas są osoby, którym jest trudniej, że są osoby z niepełnosprawnościami i one na co dzień borykają się z różnymi trudnościami. Drodzy Państwo, wejdźcie z nami w ten świat, sens o świat, a o samej wystawie i o procesie powstawania poproszę, żeby opowiedziała Anna Jarosz i Brygida Sikora. Dziękuję bardzo. Dzień dobry, dobry wieczór. Nazywam się Anna Jarosz i mam ogromną przyjemność być kuratorką tej wystawy. Zostałam zaproszona przez panią dyrektor Katarzynę Rudek. Prywatnie też moją mamę, jak pewnie wiecie. Jestem naprawdę ogromnie wdzięczna i poruszona tym wydarzeniem i tym, że miałam przyjemność współtworzyć tę wystawę. I myślę, że jest to naprawdę niezwykły moment ku temu, żeby przyjrzeć się światu, który nazwałyśmy wspólnie z Brygidą Senso Świat. Jest to przestrzeń, o której bardzo często sztuka współczesna zapomina, mówi o niej, o tej przestrzeni bardzo rzadko albo w ogóle do niej nie wchodzi. I jest to przestrzeń, w której osoby z niepełnosprawnościami, tak jak wspomniałaś, różnymi mogą pokazać i podzielić się tym, w jaki sposób postrzegają świat. Zachęcam Państwa do zadawania nam pytań już po przemowie. Będziemy tutaj krążyć po przestrzeni i można sobie z nami porozmawiać. I jeżeli mają Państwo jakieś pytania, to zapytać. Oczywiście też chciałabym powiedzieć, że można dotykać tych pudeł, które są w tamtej sali. Można wchodzić, można się z nimi przytulić i poczuć się wszystkimi zmysłami. Chciałabym podziękować fantastycznej ekipie z PSONi w Cieszynie, z którą mogłam pracować, wszystkim artystom i artystkom, zrobiliście cudowną robotę, piękne prace, bardzo Wam za to dziękuję. Wielkie podziękowania dla pani Brygidy Sikory za to, że koordynowała całe przedsięwzięcie i dopięła wszystko do ostatnich detali. Dziękuję za zaproszenie pani dyrektor. Dziękuję też wspaniałej ekipie montażowej, z którą mogłam pracować. Czyli dziękuję Agnieszce, Soni, Darkowi i Piotrowi za to, że tutaj byli i nam pomagali. Gratuluję wszystkim tego sukcesu, wszystkiego najlepszego z okazji 30-lecia i zapraszam do oglądania wystawy.